Dzień dobry, witam Was dzisiaj u konkurencji, czyli będzie bitwa World of Warships. Bitwa jest rozgrywana w trybie z punktami do odbijania, a rozgrywał ją będę pancernikiem Moltke, który znajduje się w drzewku niemieckim w drugiej linii pancerników i jako że od paru dni zacząłem z powrotem w to grać, bardziej aktywnie, to sobie tą linię odkrywam. Moltke jest umieszczony na czwartym tierze. Nie są na tym tierze umieszczone zbyt mocne okręty. Tak samo u nas, jak i u przeciwników takich okrętów nie należy się spodziewać. Torpedy od rufy! Ponieważ nie gram zbyt często w World of Warships, nie znam okrętów na pamięć, nie wiem jak one się nazywają, które są które, nie będę mówił jak one się nazywają, do których celuję, no bo po prostu nie wiem, nie znam tego. Pokazują się pierwsi przeciwnicy, niszczyciel, ale dla pancernika niszczyciel jest zbyt ruchliwym celem. Weszły jakieś obrażenia, to i tak cud wielki. A następny jest krążownik. Czekam aż mi się przestawią działa, aż się przeładują. Dostrzegliśmy nieprzyjacielski pancernik. Jest przeładowanie, strzał. Dostrzegliśmy nieprzyjacielski krążownik. No i czekam, czy coś się przyjmie. No coś się przyjęło, niewiele. Moltke ma 10 dział umieszczonych w 5 wieżach, z czego dwie środkowe, druga i trzecia wieża są umieszczone nie na osi okrętu, a trochę bliżej burt i to dość mocno ogranicza możliwość strzelania. O! Jak ładnie weszła cytadela i zrobiony frag. No to mi się podoba. Tak jak mówiłem, trzeba praktycznie płynąć bokiem, burtą odsłoniętą, żeby móc korzystać ze wszystkich wież. No niestety to naraża też Moltke na przyjmowanie strzałów, za duże ilości HP, dlatego trzeba się tutaj dość mocno i dość wcześnie obracać, żeby skracać tą możliwość przeciwnikom strzelania w burty. No jak widać, przeciwnicy już zdążyli zdobyć przewagę, mają zatopionych 5 naszych okrętów, my w tej chwili mamy 4. Kolega na pancerniku mocno obrywa, pali się, no chyba za długo sobie nie popływa. Tak jak mówiłem, ja muszę dbać o burty i tutaj mam przed sobą po prawej stronie 2 okręty przeciwników, nie będę na nich płynął. Na minimapie widać ślady po tych okrętach, podświetlenia na białe. Tutaj płynie niemiecki Koenig. Szkoda, że nie mam przeładowania, nie mam obróconych dział, bo byłoby... No, można by było fajny strzał oddać. Tu jest Dante Alighieri, włoski pancernik. No niestety, mam dopiero jedno. Przednie działa obrócone, teraz dociągam resztę, ale Dante Alighieri zniknął. Pojawił się jeszcze raz, będzie strzał. No, Alighieri jest dość szybkim okrętem i ta salwa, no coś tam trafiła. Ale to wyprzedzenie chyba było za mało. Za wyspy w tej chwili za rufą wypływają te okręty, o których mówiłem i... Kolega tam w pancerniku nie ma już wielkich szans na przeżycie, a ja mam przed sobą następny krążownik, to jest Java. Czekam na przeładowanie, dociągam wieżę.
Salwa. No i wpadł frag. Wrogi krążownik posłany na dno. Tutaj na ogryzku jest pancernik. Nie wiem co to jest. Ale tak ładnie płynie, jakby chciał coś dostać. Ale strzelanie amunicją przeciwpancerną w rufę lub dziób okrętu przeciwnika to nie jest szczęśliwe rozwiązanie, bo tam wchodzą bardzo małe obrażenia. Lepszym dla mnie celem okazał się był ten krążownik. Niestety za wiele on tam nie przyjął. Za to ja dostałem od niego pożar, podpalenie. Oświetlana chyba jest. Ona mnie tu może spalić. Lepiej od niej uciekać. Ten pancernik jest na ogryzku. Jestem przeładowany, czekam aż wypłynie zza wyspy. Strzał. No i okazuje się, że niepotrzebnie, bo ten pancernik się pali, on i tak zaraz zginie. O, Kaiser to był, nie Koenig. No i dobrze, w każdym razie był, już go nie ma. Powoli minimalizujemy stratę, jaką mieliśmy w okrętach. Zostało nas trzech na cztery okręty przeciwników. Nic nie jest wyświetlone, nic nie jest pokazane. Na dole map, minimapy, gdzieś na linii H i jest ich lotniskowiec. No tutaj są dwa krążowniki, to jest Purutaka tutaj właśnie i ten drugi to był Swietłana. Ja zajmę się tą Furutaką, która ładnie do mnie wypływa. Niestety jest skontowana i te strzały nie bardzo będą chciały się do niej przyjmować. Kompletnie nieudana salwa, żadnego nawet najmniejszego trafienia. Świetłana zniknęła, a Furutaka pokazuje bok, bo kontuje się do torped z samolotów torpedowych. Niestety ja jestem na przeładowaniu i Furutaka teraz zdążyła zrobić zwrot. Strzelam do niej, ale to już nie jest to, zwłaszcza że nie trafiam, za krótka ta salwa wyszła. I znowu jest Furutaka do mnie bokiem. Ja znowu jestem na przeładowaniu i Furutaka z powrotem się kątuje i teraz wpłynie za wyspę. Ta salwa za późno i wszystko poszło w wyspę. Zostałem sam. Zginął nasz ostatni niszczyciel. Jest jeszcze lotniskowiec, który będzie mi tutaj pomagał, no ale nie trudno wymagać od niego, żeby włączył się do walki. Furutaka płynie do mnie bokiem. Pierwsza salwa z cytadelą. Poprawka z przednich wież i Furutaka zginęła. No i teraz mam dylemat. O właśnie, Furutaka puściła torpedy. Dwie z nich. Torpedy przed nami. Przyjąłem. Na szczęście mam miałem aktywną. Szybko nabieramy wody. Zestaw ratunkowy i naprawiarkę i mogłem sobie uzupełnić to HP, które straciłem na tej salwie. Po lewej stronie jest lotniskowiec. Nie będę płynął w stronę Swietłany i Dante Alighieri, przeciwników, którzy im zostali. Zajmę się tym lotniskowcem. Również dlatego, że muszę zacząć przejmować punkt. Bo nie mam szansy zatopić ich wszystkich. To jest no nie dla mnie zadanie. Trzy okręty to jest za dużo. Mam tylko nadzieję. O, wykryłem jakiś okręt.
oświetlana za mną płynie i strzela do mnie. Niszczyciel jest schowany za tą wyspą, a oświetlana znowu do mnie strzela, w końcu mnie podpali i będzie ból. Tym razem salwa jest za długa, a ja mam przed sobą lotniskowca. Strzał z dziobowych wież, weszło cytadela za 10 tysięcy i poprawka za 15 tysięcy z tylnych wież. W sumie 25 tysięcy, niewiele już tam zostało na tym lotniskowcu. Co więcej, samoloty z... płyną do naszego lotniskowca, więc ja tu będę miał spokój. Zacząłem przejmowanie bazy, przejmowanie strefy. Wracają samoloty na lotniskowiec. Strzał z wszystkich dział i lotniskowiec rozwalony. Wrogi lotniskowiec zatopiony. Świetłana na szczęście za krótką salwę puściła i nie doleciało do mnie. To jest... Jesteś naszą ostatnią no tak, nadzieją. Straciliśmy lotniskowiec. Ja dostaję postrzał od Świetłany i teraz muszę kombinować, jak nie przyjąć następnych, bo każda salwa przyjęta, każdy strzał przyjęty, każdy pocisk będzie zbijał punkt. A Dante Alighieri od przeciwników wpływa na naszą bazę i będzie ją nam przejmował. Ja jestem od niego dalej w tym przejmowaniu, tylko no muszę nie dać się trafić. To jest szansa dla mnie, żeby tą bitwę wygrać, inaczej... No inaczej będzie porażka, nie będzie punktów. Samoloty z naszego lotniskowca latają nad Świetłaną i tam ją podświetlają. Dzięki temu widzę, co ona robi. No ale kolega postanowił polecieć nad naszą bazę i tam powalczyć jeszcze z pancernikiem. No a ja tu kombinuję. Świetłana zniknęła z mapy. Chowam się za tymi wyspami, żeby nie przyjąć żadnego więcej strzału. Jeszcze minuta. O, samoloty z lotniskowca doleciały nad naszą bazę. Ja mam na szczęście dużą przewagę w przejmowaniu. Jeśli nie wypłynie mi gdzieś tutaj z którejś strony ten krążownik, to powinno było się udać. No, kolega z lotniskowca robi dobrą robotę, tam się interesuje, zajmuje tym pancernikiem. Jeszcze udało mu się go zbombardować, przeciwnicy stracili te wszystkie punkty z przejmowania bazy, muszą zaczynać od nowa, a ja dotrwałem do końca i wygrałem tą bitwę. Z mojej strony to wszystko, dla chętnych zostawiam statystyki, cześć!